Sobota, 16 marca, z Ewangelii Świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Odpowiedzieli mu faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swojego domu. Kłótnia, międzyludzka kłótnia. Była, jest, będzie. W dzisiejszym świecie nie brakuje takich, którzy głoszą swoje mądrości. Każdy z nas jest przekonany, że wie lepiej, że ma większą wiedzę. Pokazali to dzisiaj zwierzchnicy i faryzeusze w tej dzisiejszej Ewangelii. No właśnie, my nieraz gdzieś mamy takie ciasne spojrzenie w coś tam, coś co przeczytaliśmy. Nie znamy całej szerszej treści tego, o czym chcemy rozmawiać. Tylko gdzieś usłyszeliśmy jakąś myśl, jakieś słowo i próbujemy tym się kierować. To wyznaczać jako treść, jakie coś najważniejsze. Nie, głębiej. Głębiej, musimy szerzej wejść. I do tego też zachęca nas Pan Jezus, abyśmy nieraz zdjęli te klapki z naszych oczu. Przestali naprawdę gdzieś tak w tym naszym myśleniu segregować, co jest ważniejsze, a przyjęli wszystko wiarą. Bo my często gdzieś zastanawiamy się, co jest ważniejsze, czy nabożeństwo majowe, czy nabożeństwo czerwcowe, kto był lepszym zwierzchnikiem, czy Benedykt XVI, czy papież Franciszek, czy komunia święta na rękę, czy na klęcząco. Nie. Wiem, że zaraz będzie komentarze do tej komunii świętej. No właśnie, no nie brakuje takich, którzy będą to komentowali, ale cieszę się z tych komentarzy, bo to widać, że Duch Boży tam działa, rzeczywiście to Słowo Boże gdzieś tam porusza to nasze myślenie. I nie patrzmy tylko właśnie taką perspektywą jednego jakiegoś nurtu. Chodźmy głębiej. Ewangelia mówi szerzej, szerzej, dalej. Bo my gdzieś coś sobie ubzduramy, poukładamy i tak próbujemy tym żyć. Kościół jest jeden wielki i idzie do każdego. Chrystus nie ogranicza się w podchodzeniu do tego, do tamtego. Nie, nie, idzie do wszystkich. Jego nauka jest skierowana do wszystkich. I Pan Jezus czeka cierpliwie, aż w Niego uwierzymy, a zwrócimy na Niego uwagę, aż przyjmiemy Jego Słowo. On nam pokazał, że też swojego życia nie oddał za wybranych, ale za wszystkich, za każdego. Za każdego, bo my jesteśmy wszyscy Jego przyjaciółmi. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Każdego z nas. Bez różnicy na status, na wykształcenie, na miejsce w społeczeństwie, na bogactwo. Nie. Kocha każdego z nas. I
chcę, żebyśmy też tak kochali, patrzyli na świat, na życie, na wiarę. Bo zbyt dużo szukamy tego, co nas różni, tego, co nas dzieli, a później się dziwimy, skąd te konflikty, nieporozumienia. Może czas to wszystko poucinać i spojrzeć inaczej na wszystko. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.